Witajcie na kanale Boskiego Hobbysty. Ja jestem Jakub, a dziś przedstawię wam moje scyzoryki. Oto i one. Mam dwa scyzoryki. Zaraz wam powiem, dlaczego są dwa, a nie jeden. Różnią się one funkcjami przede wszystkim i wyglądem. Ten był pierwszy. On pasował do noża, który widzieliście w pierwszym filmiku z serii EDC. Do igla pasował, ponieważ obydwa są zbudowane z metalu i z drewna, dlatego był idealnie do niego był, po prostu pasował do niego jako całość, chociaż nie były kupione razem. Czym one się różnią i dlaczego mam dwa? Po prostu mają różne funkcje. Jeden jest zwyczajny, bardziej ma funkcje takie jak Victorinox. A drugi jest taki bardziej gadżeciarski, raczej mam go w plecaku, nie noszę go przy sobie. Po prostu on się przydaje, jak potrzeba coś specjalistycznego bardziej, ale to jest takie, jeżeli coś mi się zepsuje, o, w tym sensie. To co, przejdziemy do funkcji, ponieważ nie ma zbyt dużo do opowiadania o tych dwóch scyzorykach. Weźmy od tej uboższej strony, w tym z drewnianą okładką mamy otwieracz do wina, śrubokręt, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są w każdym śrubokręcie, w każdym scyzoryku. Mamy tutaj taki przedmiot do przetykania igły bodajże, nie jestem tego pewien. Na pewno coś z szyciem. Tutaj mamy coś na wzór pilnika. Nie wiem, do czego to może jeszcze służyć. I tutaj mamy, jak tak wygląda, na zapasowe ostrze, które nie jest naostrzone. Można to dopiero naostrzyć, a więc tu mamy 5 funkcji. No i mamy drugą stronę, tę bardziej ważną. Podstawowy element każdego scyzoryka to jest ostrze. Tutaj widzicie, jest trochę zabrudzone, trochę mocno zabrudzone. Nie był czyszczony, prawdopodobnie po wyprawie na grzyby, dlatego jest jak jest. Ostrość jest taka, nie będę sprawdzał, to jest w końcu chiński nożyk, więc nie ma sensu sprawdzać ostrości. Po kolei jadąc mamy jeszcze piłę. Piła jak piła, nie służy zbytnio w scyzorykach do cięcia jakichś wielkich gałęzi. Mamy tutaj miarkę z czymś do garbowania skóry albo coś, co miało przypominać przedmiot służący do garbowania skóry. Mamy nożyczki, to też się znajduje w każdym podstawowym scyzoryku. O dziwo, tutaj ta sprężynka jest dosyć mocna, wystarczy nagiąć co jakieś 50 ucięć i nacięć i będzie działać dobrze. No i mamy dwa otwieracze, otwieracz do puszek i otwieracz do butelek ze śrubokrętem płaskim. W tym scyzoryku to wszystko, można policzyć, mamy raz, dwie, trzy, bo tamtena jest podwójna, 4, 5, 6, 7 funkcji z jednej strony i 5 funkcji z drugiej, co daje nam ładną liczbę 12, jeżeli dobrze policzyłem. Obydwa scyzoryki mają tutaj kółko, żeby można było przypiąć do czegoś, nie wiem, do plecaka przytwierdzić. Odłożymy sobie na bok. No i mamy ten gadżeciarski scyzoryk, on tutaj ma trochę mniej funkcji, zaraz o nim opowiem. Mamy oczywiście otwieracz do wina i śrubokręt krzyżakowy oraz ten pilnik do paznokci, nie wiem jak to nazwać. No i z tej strony to wszystko, jest to kółeczko. No i teraz zaczynamy z gadżetami. Już zapewne widzieliście latarkę, mini latarkę, ale daje radę, zawsze można się w nią wspomóc, jeżeli zgaśnie nam główne źródło światła. Mamy oczywiście podstawową rzecz w każdym scyzoryku, czyli nóż. Dosyć ładny. Tutaj się przyznali, że to jest chińska stal nierdzewna, widać. W tamtym takiego napisu nie ma. No i co? Mamy tutaj coś w rodzaju grzebienia. Nie wiem, do czego może służyć taki grzebień, bo na pewno się nim nie uczeszemy. Mamy też lupę. Lupa może się przydać, na pewno. Nie wiem, czy będzie widać. Prawdopodobnie nic nie zobaczymy przez tą lupę teraz. No i co dalej? Dalej już jest nic
aż tak nadzwyczajnego, żeby wyjąć ostatnią rzecz. Będę musiał coś otworzyć. No i mamy otwieracz do butelek i śrubokręt, czyli mamy scyzoryk, znaczy nóż, śrubokręt i otwieracz do butelek, czyli 3, szkło pomieszające 4, grzebień 5, latarka 6 i 3 narzędzia tutaj, czyli 9 razem. 9 narzędzi razem. Mamy tutaj jeszcze powłokę antypoślizgową, chociaż do drewna się niezbyt nadaje, na drewnie się śliska, chociaż bardziej w ręce. W ręce też nie jest aż tak antypoślizgowe. Wiem, że sprawdzałem na kartce. Na kartce się nie śliska, ale no, to są chińskie rzeczy, chińskie scyzoryki, więc nie można od nich za dużo wymagać. Na dziś to tyle. Lajkujcie ten filmik, komentujcie i zostawcie suba. Do zobaczenia, cześć!